Pokazy sztucznych ogni są bardzo widowiskowe, niestety bywają też niebezpieczne. Wystrzały i ogromny huk są przyczyną stresu zarówno wśród zwierząt domowych, jak też dziko żyjących. Taka reakcja stresowa na trwający kilkadziesiąt minut sylwestrowy pokaz sztucznych ogni może nawet skończyć się śmiercią czworonoga. Jak zatem ustrzec nasze domowe zwierzęta przed hukiem petard? Zapytaliśmy Kamilę Kłosowicz, trenerkę zwierząt. Generalnie jak gdzieś wychodzimy, to można też jakąś muzyczkę włączyć, żeby tak psu troszkę nie było tak cicho i tylko te wystrzały. Osobiście jakbym miała psa, który bardzo, bardzo boi się, no to pewnie nie zostawiłabym go w domu samego, tylko wolałabym ten czas jednak spędzić z nim, w jakiś sposób go wesprzeć. Może nie jakimś nagminnym głaskaniem, żeby też dodatkowo nie wzmacniać tych emocji, ale po prostu gdzieś tam być, dać mu to poczucie, że nie jest sam. No, z farmakologią to jest tak różnie. Na pewno nie można robić niczego na własną rękę, na pewno musi to być w konsultacji z lekarzem weterynarii, przy czym też no, trzeba się dobrze rozeznać, co to za leki, w jaki sposób mają być podawane, bo czasem są leki, które tak tylko pozornie łagodzą ten stres, a tak naprawdę w środku pies dalej przechodzi gehennę. Zatrzymanie akcji serca u psów lub kotów podczas nocy sylwestrowej to nie rzadkość, a już na pewno żaden mit. Jak można im pomóc? Jakieś miejsce na pewno. Na pewno wychodząc z domu zamykamy wszystkie szczelnie okna, na pewno zaciągamy rolety, jeżeli mamy zewnętrzne i wewnętrzne. Dobrze jakąś łazienkę zostawić otwartą, żeby ewentualnie pies tam się mógł schronić. Na pewno na spacer nie wychodzimy już po zmroku, bo tak naprawdę od godziny 16 po 16, kiedy robi się już ciemno, już zaczynamy słyszeć coraz częściej strzały i petardy, więc żeby ten spacer był już wcześniej zabezpieczony. Więcej na temat zwierząt w okresie świąteczno-noworocznym w programie, który będziecie Państwo mogli zobaczyć na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR, w sieci kablowej Multimedia Polska oraz Wektra, a także na kanale YouTube, Facebooku oraz na naszej stronie pod adresem www.ptvr.pl.